chodzi o najbardziej przyszłościowe kierunki, o zawody, które dają największą stabilność zatrudnienia, no to są w dalszym ciągu kierunki informatyczne. Jest to zawód lekarz, jest zawód stomatolog. Natomiast jeżeli chodzi o zawody przyszłości według badań, tutaj mamy wskazane o wiele szersze grupy zawodów i zdecydowanie na tych pierwszych miejscach są wykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz inżynierowie. Natomiast tak jak słyszymy, to jest zbyt ogólna grupa zawodów, żeby mówić tutaj o jednorodnym wskazaniu. To jest właśnie trudność tego dzisiejszego rynku pracy, żeby wskazać taki kierunek, który na 100% da mi zatrudnienie. Można nawet powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby tak było. Natomiast rzeczywiście możemy obserwować, możemy mówić o pewnych doświadczeniach grup zawodowych, które pokazują, że w zawodach właśnie typu informatyk czy lekarz no nie ma kompletnie problemu ze znalezieniem pracy. I to są zawody dające pewność i przyszłość zawodową. Natomiast no, gdyby sprawa była pewnie tak prosta, to większość z nas poszłaby w tych kierunkach, ale to też nie o to chodzi, prawda? Bo rynek pracy jest czymś niesamowicie różnorodnym i potrzeby zawodowe są ogromne. To chodzi tutaj o popatrzenie, o dostosowanie rzeczywiście swoich predyspozycji i umiejętność potem zaprezentowania ich u pracodawcy. W tej chwili, jeżeli popatrzymy też na takie różnego typu badania, na informacje, które na różnego typu portalach się ukazują, to tak naprawdę takim wskazaniem jest, dobrym wskazaniem zawodowym, przyszłościowym jest również specjalista ze znajomością języków obcych. Cokolwiek to oznacza, to jest bardzo znowu, nie można powiedzieć to o konkretnym zawodzie, ale osoba dobrze wykształcona, znająca świetnie języki obce na pewno nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy. Jak szybko się zmienia ten rynek pracy, bo dzisiaj potrzebny jest właśnie informatyk, no lekarz no to zawsze, tak, czy stomatolog, ale dzisiaj są informatycy, czy tak jak Pani wspomniała, inżynierowie w ogóle różnych, po różnych kierunkach. Kiedy ten trend się znowu zmieni? Możemy powiedzieć, że tutaj zmiany będą niewielkie, jeżeli przeanalizujemy barometr przyszłości zawodów, to popatrzymy tam i znajdziemy informacje znowu o wykwalifikowanych pracownikach fizycznych, o inżynierach wszelkiej maści. Te rzeczy niewiele się zmieniają. Tam są jeszcze kierowcy, są pracownicy restauracji na przykład. Tutaj nie ma wielkich, kierownicy projektów, tutaj nie ma wielkich zmian. Te zmiany dotyczą ewentualnie zmiany miejsca, czy dana grupa zawodowa jest na pierwszym miejscu, czy też na trzecim. Ale wydaje się, że na przeciągu tych przede wszystkim trzech ostatnich lat tutaj nie ma wielkiej zmiany i to jest wskazanie w ogóle dla całego świata, to nie tylko dla Polski. Tutaj to jest bardzo ciekawe, dlatego że nam się wydaje w Polsce, że jest tak strasznie trudno i rzeczywiście ten rynek pracy jest rynkiem wymagającym i trudnym. Natomiast tak naprawdę na całym świecie jest taka sama tendencja, że ci wykwalifikowani pracownicy fizyczni i inżynierowie to jest ta najbardziej poszukiwana grupa. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że w grupie inżynierów mamy bardzo, bardzo różne zawody i na pewno inną sytuację zawodową będzie miał zawód inżynier informatyk, a inną inżynier ochrony środowiska, który ma cały czas problem ze znalezieniem pracy, szczególnie w Polsce.